Oto krótki film, dlaczego gmina Grabówka powinna być przyłączona do Białegostoku, a nie być oddzielną gminą. No bo to jak się wyjeżdża, to nie jest gmina Grabówka. Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. To jest cały czas Białystok, Białystok, jedziecie Białystok, prawda? I co, nagle co, jest przerwa jakaś? Inna gmina? Nie! Tutaj jest już, zaraz, to jest rondo w Grabówce. Po prawej różne słynne celebryty białostockie chyba tam mieszkają, czy po lewej, już nie wiem dokładnie gdzie tam, w Grabówce, Zenek Martyniuk. No ale to jest Grabówka. Więc powiedzcie mi, czy nie jest głupotą robić oddzielną gminę, żeby po prostu komuś zrobić koryto, czyli nowy urząd, zamiast przyłączyć to do Białegostoku, tym bardziej, że Białemu Stokowi brakuje terenów pod zabudowę inwestycyjnych i tak dalej, a gmina Grabówka z kolei korzysta z infrastruktury Białegostoku, czyli autobusy. Mieszkańcy mieliby bliżej do urzędu cokolwiek załatwić, a tak to będą po prostu finansować jakąś tam grupę pasożytów, która od lat miała jakieś ambicje, bo była skłócona politycznie z gminą Supraś. Jak do gminy Supraś było im za daleko, to powinni przykleić się do gminy Białystok, w której tak naprawdę leżą, w obrębie miasta się znajdują i z którego tak naprawdę mieszkańcy non stop korzystają, ze sklepów, ze wszystkiego, ze szkół pewnie, z kin, no nie wiem, no, ze szpitali. Dokładnie ze wszystkiego korzystają w Białymstoku, więc co to za pomysł? Taki nepotyzm, korupcja, skok na kasę, żeby robić oddzielną gminę. Głupota. Żywię Białoruś!